W erze cyfryzacji niemal każdy może zostać sławnym YouTuberem, zacząć swoją przygodę z produkcją wideo i montażem. Dla kogo przeznaczany jest omawiany dzisiaj sprzęt? Postanowiłem w trakcie tej recenzji nagrać mini vloga, aby pokazać zalety dla vlogerów. Zapraszam do oglądania. Lumix GX800, czyli co powinieneś wiedzieć. Jest to bezluzerkowiec autorstwa Panasonica, jednego z najlepszych producentów aparatów cyfrowych na rynku. Czym są bezluzerkowce? W skrócie jest to przeciwieństwo lustrzanek, czyli technologii polegającej na odbijaniu światła za pomocą lustra i matówki. Zdjęcia i nagrania wykonane przez GX800 są cyfrowe. Czy cyfrówka oznacza gorszą jakość? Lustrzanki chwalone są za idealne oddanie głębi obrazu oraz wymienialną optykę. W przypadku tej cyfrówki jesteśmy jednak nadal w stanie wymienić obiektyw czy oddać głębię ostrości, jednakże cyfrowo. W przypadku bohatera omawianego dzisiaj filmu dodatkową zaletą są gabaryty. Jego rozmiary to 107x65x33 mm oraz waży tylko 269 gram, dlatego bardzo lubię nagrywać nim takie spontaniczne vlogi, jak właśnie ten. Powiem wam tyle, tam jest mój tramwaj, ja się bardzo śpieszę, no i muszę zasuwać na niego. Jedyny mikrofon, z którego możecie mnie usłyszeć, to właśnie ten, z którego obecnie wszystko się nagrywa. Więc macie porównanie, jak to wygląda w dzień, kiedy w ogóle nie ma wiatru. Może jakiś minimalny jest, ale nie ma za bardzo co przejmować się szumami. Gdyby jednak taki był, no gąbki na cały aparat raczej nie nałożymy. Oceniam ten sprzęt pod względem przeciętnego użytkownika, a nie profesjonalnego fotografa. Pojawiam się czasami na imprezach, takich jak premiery różnych gier, i często jest słabe oświetlenie. Sprawdziłem, jak nagrywa ten aparat w słabych warunkach. Jest całkiem nieźle. Możecie to zobaczyć właśnie na tym nagraniu. Ten aparat posiada takie funkcje jak na przykład nagrywanie w 4K. Mimo tego, że nawet nowoczesne telefony czasami potrafią wykonywać zdjęcia w takiej rozdzielczości, to brakuje im głębi, którą można uzyskać korzystając z tego modelu. Jest to jedna z jego największych zalet. Niestety nagrania w takiej rozdzielczości ograniczone są tylko do 5 minut, więc nie jesteśmy w stanie wykonać długiego timelapsa lub hyperlapsa. Do zapisu materiałów potrzebujemy również karty microSD, której prędkość zapisu osiąga 100 MB na sekundę. Jeżeli jej nie posiadamy, to z 4K możemy się pożegnać. Jest to kolejny wydatek, mimo tego, że nagrania w takiej jakości robią ogromne wrażenia. Nie jest to na pewno aparat dla profesjonalistów. Omawiany sprzęt nie posiada wbudowanego portu mini jack ani do odsłuchu nagrań, ani do podpięcia mikrofonu. Zresztą zapytałem się o opinię ludzi z samopomocy filmowej, grupy na Facebooku, co uważają na temat tego aparatu. Jego największą wadą jest właśnie brak mini jacka. Nie sprzyja to vlogerom, którzy nie chcą łączyć dźwięków w filmie podczas montażu. Profesjonaliści, którzy nagrywają na przykład wesela, mogą skorzystać z niego jako kamera pomocnicza, ale nie obiecuję, że będzie to przyjemne w użytkowaniu, mimo wejścia mini HDMI, które pozwoliłoby na podłączenie zewnętrznego ekranu do podglądu. Brakuje tu jednak szyn do zaczepienia innych sprzętów, typu mikrofon kierunkowy lub wcześniej wspomniany ekran. Brakuje tu również wizjera, a obraz widziany przez dotykowy ekran przekątnej 3 cali jest bardzo wyrazisty i widzimy szczegóły. Jednakże gdy podłączymy aparat pod statyw, to ekran często może nam o niego zawadzać, co jest bardzo niewygodne i krótko mówiąc niedopracowane. Mimo wad z tego aparatu korzystało mi się bardzo przyjemnie i podczas nagrywania materiałów na kanały wideotesty wolałem zamienić swoją lustrzankę na opisowanego bezlusterkowca. Głównie ze względu na dostępne funkcje. Bardzo dobrze wykonany jest dotykowy ekran, który obsługuje technologię multitouch. Często korzystałem również z funkcji połączenia smartfonu z aparatem, dzięki czemu mogłem ustawić cyfrowo przysłonę ISO, którego zakres jest bardzo szeroki, dzięki czemu będziemy w stanie nagrać wideo bez większych szumów, nawet w bardzo ciemnych warunkach. Oraz oczywiście ustawiałem fokus. Niestety aparat cierpiał na problemy typowo spotykane w lustrzankach, czyli przegrzanie podczas nagrań trwających około 10 minut. Wyśmienicie działa tu ustawienie ostrości za pomocą dotykowego ekranu, jednak
jednakże dotykając go często poruszamy cały aparat, co za tym idzie tracimy stabilizację ujęcia. Mówiąc o stabilizacji, to aparat nie jest w stanie cyfrowo poprawić jej w czasie rzeczywistym. Możemy liczyć tylko na post-producing. Zaprogramowano jednak opcję usuwania trzęsienia ręki, lecz ona działa również wadliwo. Wspomnę też o filtrach, które możemy nałożyć na nagrania i zdjęcia, ale lepiej dodawać je również podczas późniejszej edycji zdjęć. Podsumowując, jest to bardzo dobra propozycja dla nowych twórców, ale czy za cenę 2000 zł nie lepiej jest kupić lustrzanki? Jednak są one znacznie większe i cięższe. Co na ten temat uważacie? Napiszcie w komentarzu. Sprawdźcie również ceny tych produktów, a także pełną recenzję, które dostępne są w opisie. Do zobaczenia w kolejnej recenzji na wideotestach. Ja jestem znany na YouTubach jako Bartek Graczo, no i do zobaczenia. Cześć!